19 prezentacji obejrzała widownia tegorocznych Marzeń Tańców. Podczas suwalskich prezentacji artystycznych na scenie stanęło łącznie około 300 osób. Uczestnicy, zdaniem organizatora, zaprezentowali się na bardzo dobrym poziomie. Dla niektórych było to poważne wyzwanie, bo nie jest łatwo stanąć na profesjonalnej scenie z całą jej techniką i zorganizowaną widownią. Uczestnicy zaprezentowali szeroki wachlarz stylistyczny. Rada Artystyczna obejrzała i oceniła jeden pokaz tańca ludowego, 3 prezentacje tańca nowoczesnego, 4 pokazy w stylu hip-hop i aż 11 pokazów show dance. Marzeń Tańce mają już 32 lata. Po raz pierwszy młodzi artyści zaprezentowali się w 1987 roku. Pierwsza edycja nosiła długą nazwę Święto Wiosny – Wojewódzkie Konfrontacje Dziecięcych Zespołów Tanecznych. Z czasem przybrały one unikatowy charakter. Stały się świetną okazją do dzielenia się doświadczeniami i pomysłami zarówno przez stające do konkursu dzieci, jak i dla instruktorów. Dawniej konfrontacje miały charakter stricte konkursowy. Dzisiaj są po prostu prezentacjami, ale mimo to element rywalizacji wpisał się w formułę Marzeń Tańców. Nagrodą jest nominacja do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca Muszelki Wigier. Tym razem nominację do udziału w tym festiwalu otrzymało 5 formacji. Cookies z Augustowa, Bystry z Augustowa, Dotyk Mini z Suwałk, Focus Mini z Augustowa oraz Tip Top z Augustowa. Nominowanym serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za sukces na muszelkowym festiwalu, który zaplanowano na przełom maja i czerwca. Powodzenia!